Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. W trzeciej części mówimy o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych. I administratorka jednego portalu bez cenzury, Albitly. Witam serdecznie pani Mirono. Mirona Hołda, moim państwa gościem. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj zaczniemy troszeczkę inaczej, bo zaczniemy od nowych kont. Dawno nie wspominaliśmy na naszym portalu społecznościowym. Do Albitly dołączyli pan poseł Marek Grubarczyk, polski inżynier, menadżer i polityk. W 2007 roku minister odpowiedzialny za sprawy morskie. Tak, zgadza się. Także pan Andrzej Śliwka, polski prawnik i urzędnik państwowy od 2020 roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Witamy panów na Albitly, zachęcamy do dyskusji. Ja widzę, że tam pan Marek Grubarczyk jest już bardzo, bardzo aktywny. Więc zachęcamy, działajcie na Albitly. A następnie przechodzimy do wydarzenia ważnego dla klubowiczów. Wielki wyjazd na Węgry. Szanowni państwo, tutaj organizatorem wyjazdu są kluby Gazety Polskiej. Natomiast każdy z państwa może pojechać z nami na Węgry. Spotkanie tutaj z naszymi bratankami odbędzie się w dniach 21-24 października. Jak możecie, to zawiadomcie swoich znajomych, przyjaciół. 15 października tutaj pan redaktor też Sakiewicz brał udział w międzynarodowej konferencji w Budapeszcie. Przyszłość Europy, nic o nas bez nas. Namawiamy państwa tutaj do wyjazdu. Mamy jeszcze wolne miejsca w pociągu. Wczoraj także był transmitowany film o wielkim spotkaniu Węgrów i Polaków w Telewizji Republika. Jeśli ktoś z państwa zastanawia się, czy jechać... Będziemy go powtarzać. Film zyskał ogromną oglądalność. Będziemy go powtarzać na państwa prośbę. Tak, i będziemy informować także na Albitly i innych mediach społecznościowych, więc prosimy śledzić profile Republiki. A teraz przejdziemy, szanowni państwo, jeszcze do wydarzeń politycznych. Tutaj wcześniej państwo rozmawiali o panie Donaldzie Tusku i jego manifestacji. Zwołana manifestacja właśnie przez pana Tuska w niedzielę o godzinie 18 na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie, w cudzysłowie, obecności Polski w Unii Europejskiej. Do udziału w manifestacji wezwał właśnie pan Donald Tusk w reakcji na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Powiedział, że tylko razem możemy ich powstrzymać, a w prawicy narracja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyglądała tak, jak wcześniej tam państwo widzieli na planszach. Mieliśmy taki post z akcją europosła Patryka Jakiego. Robimy akcję. Niech każdy napisze, dlaczego warto zachować suwerenną Polskę. I do tej akcji dołączyli także Albitlanie. A teraz wracamy do tej manifestacji z 10 października. Pan Donald Tusk wspomniał, dlaczego został wybrany na przewodniczącego w Parlamencie Europejskim, że nie spodziewał się też tak dużej frekwencji na manifestacji. Do tego jeszcze wrócimy. Mówił także, dlaczego wezwał do tej manifestacji, że czuł się zobowiązany w tym krytycznym, przełomowym momencie podnieść alarm spowodowany decyzjami pseudo-trybunału, tak to określił, decyzjami partii rządzącej, która bez owijania w bawełnę i bez ukrywania czegokolwiek podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. No i szanowni państwo, kto tę Polskę wyprowadza z Unii Europejskiej? Na Albitly pojawiły się wpisy polityków z Prawa i Sprawiedliwości mówiącym o tym, że polexit to rozsiewanie nieprawdziwych informacji. Widzimy tutaj też właśnie koszulkę, że w 2016-2021 była z konstytucją, teraz w narracji opozycji powinna być z prawem unijnym. A i także Albitlanie zarzucają hipokryzję byłemu premierowi, bo przecież inne kraje w Unii Europejskiej też uznały wyższość prawa krajowego nad unijnym i te kraje nie wyszły z Unii Europejskiej. Nikt takich narracji nie przedstawiał.
Mało tego, Albiklanie postowali, że to za kadencji Donalda Tuska w Unii Europejskiej Wielka Brytania wyszła z Unii i tutaj właśnie zarzucają ten szczyt hipokryzji. Widzimy tu wpis też pana Smolińskiego, minister Maląg na Albikli też napisała, że straszy właśnie Tusk polexitem, a to jego partia wypycha Polskę z Unii. No także widzieliśmy tam język nienawiści odnośnie Jarosława Kaczyńskiego podczas tych manifestacji. Też to było wspominane, że było, brakowało liderów opozycji. Wracamy też do tego zachwytu nad frekwencją. Media sprzyjające opozycji podawały, że na manifestacji zgromadziło się około 100 tysięcy osób. No i widzieliśmy taki post Albikli wrzucony przez użytkownika, gdzie Gazeta Wyborcza Szczecin wrzuciła zdjęcie na Facebooku z manifestacji sprzed 10 lat. Tam są osoby ubrane w koszulki z krótkim rękawkiem, więc łatwo było to zweryfikować, no ale także urzędnicy Rafała Trzaskowskiego podawali, że w manifestacji uczestniczyło około 100 tysięcy osób. Policja podała 25 tysięcy osób i tutaj jeszcze widzimy, że Albiklanie wrzucali posty w efekcie Tuska. Niezależna.pl uruchomiła licznik marszałka Senatu, a tutaj jeden z użytkowników przygotował taki licznik od powrotu Tuska do Polski, zwany też przez innych efektem Tuska. I są faktycznie, szanowni państwo, jakieś efekty, bo według najnowszych sondaży, według Prawa i Sprawiedliwości, sondaży Partia Prawa i Sprawiedliwości jest 20-procentową przewagą, więc jakiś tam efekt został osiągnięty. No, mieliśmy manifestację z udziałem części opozycji 10 października. I tutaj panu Rafałowi Trzaskowskiemu jak najbardziej ta manifestacja odpowiadała. Natomiast przeszkadza mu Marsz Niepodległości i podczas manifestacji tłumaczył to tak, że jest czas epidemii i to nie jest odpowiedni moment na organizowanie Marszu Niepodległości przez narodowców. I jak widzimy na Albikli posty, komentarze pod artykułami zarzucające hipokryzję prezydentowi miasta, że manifestacja Tuska no jest okej, okay. No już manifestacja Bąkiewicza, no to już jest B. I po więcej zapraszam na Albiklam. Nie wiem, czy jeszcze mamy czas. Bardzo dziękuję. No już niestety musimy kończyć. Chyba, że coś na ostatnie 30 sekund. To jeszcze, szanowni państwo, wrzucimy tutaj no, tak zwaną postępową propagandę, dokąd zmierza branża rozrywkowa. Tym razem jej ofiarą padł Superman. Ma być biseksualny i zakochać się ma w reporterze. I tutaj Dean Cain, który był odtwórcą głównej roli w serialu Nowe Przygody Supermana, no, nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Według niego jest to właśnie taki chwyt marketingowy. A po więcej zapraszam na Albikle, bo tam jeszcze chyba Amazon poszedł w stronę Władcę Pierścieni. Też będzie pierwsza osoba niepełnosprawna, biseksualna, więc jeśli chcą państwo wziąć udział w dyskusji, zapraszam na Albikle. Mamy bardzo bogatą tam dyskusję na Albikli. To wszystko, czego nie zdążyliśmy pokazać, pokażemy i będzie można powiedzieć na Albikli. Natomiast ja wszystkich zapraszam na nasz wielki wyjazd na Węgry, na spotkanie na Dworcu Centralnym w czwartek wczesnym popołudniem, czy koło południa, jeszcze podamy godzinę, gdzie jedziemy wspólnie razem z naszymi bratankami powiedzieć głośno, co myślimy o przyszłości Europy. Chcemy być w Unii, ale chcemy niepodległego państwa w Unii Europejskiej. Zapraszam na wyjazd, zapraszam na centralny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia już za tydzień, a za chwilę program Anny Marii. Postaw na zdrowie.